Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy przetwarzać różne dane za pomocą naszego pop-upa. W przykładzie pokażę naszych użytkowników z bazy danych, a następnie będziemy łączyli je w różne zespoły oraz edytowali tak, żeby mogli oni przechodzić z jednego zespołu do drugiego. I to wszystko będziemy robili za pomocą pop-upów, więc już Ci pokazuję. Na początku pójdziemy do bazy danych, usunę tutaj reguły prywatności z naszych użytkowników, abyśmy mogli łatwo ich edytować. Dodamy sobie czterech przykładowych użytkowników. Weźmiemy ich po prostu adresy e-mail test@test.pl. OK, pierwszy będzie tak wyglądał. Kliknę sobie tutaj checkbox, abyśmy mogli już nie mieć więcej tej informacji o tym, co tutaj mi się wyświetlało. I następnie drugi, test 2, test 3. Już nie mamy tych powiadomień, że udało nam się dodać dane do bazy danych. I test 4. Zatem mamy czterech naszych użytkowników. Zaraz wyświetlimy ich w repeating group, a w międzyczasie dodajmy jeszcze tutaj tabelę zespoły, team. Każdy zespół będzie miał jakąś nazwę, name typu text oraz listę members, członkowie naszego zespołu, to jest lista użytkowników, user lista. OK, weźmiemy sobie naszą repeating group i teraz na stronie ustawimy tutaj layout na kolumn, ustawimy na początku repeating group, która na środku wyświetli nam, powiedzmy, maksymalna szerokość tej naszej repeating group, damy od 600 do 1200, wysokość ustawię 0, ustawimy sobie tutaj typ też row i będziemy wyświetlali tutaj użytkowników albo zespoły. Będziemy wyświetlali tutaj nasze zespoły, więc szukamy wszystkich naszych zespołów, posortujemy je sobie alfabetycznie, name, descending, no, liczba wierszy nieograniczona, na razie ustawię tutaj wysokość takiego wiersza na 200, zaraz się tym pobawię. Dodam sobie jeszcze marginesy do tego wszystkiego, 30, 30, 30, 30 dookoła i wyświetlimy tutaj tekst i w tekście wyświetlę sobie current sales team member, nazwę naszego zespołu, layout ustawię pełna szerokość od 0 do nieskończoności oraz pełna wysokość, jest też marginesy 10, 10, 10, 10, OK, mamy team member, team nazwę zespołu i potrzebuję jeszcze wyświetlić tutaj naszych członków tego zespołu, więc użyję kolejnej repeating group. Jest nasza repeating group. Ustawię je znowu pełna szerokość od 0 do nieskończoności, pełna wysokość od 0 do nieskończoności, marginesy 10, 10, 10, 10. To będzie też typu row i tutaj będziemy wyświetlali użytkowników, którzy należą do tego zespołu, więc current sales team, members, nieograniczona liczba wierszy, na razie też ustawię sobie 100, OK. I tutaj skopiuję sobie ten tekst, aby wyświetlać, copy, paste, aby wyświetlać sobie nazwę użytkownika, current sales, user, email, OK. I cóż jeszcze będziemy tutaj chcieli, ograniczę sobie jako 0 wysokość wiersza oraz tutaj też 0 wysokość tego wiersza. I na dzień dobry nasza aplikacja, no cóż, nie ma żadnego zespołu, więc nic nam się tutaj nie wyświetli, jest pusto, wyłączy tryb debug i teraz zaczniemy sobie dodawać jakichś użytkowników do zespołu. Do tego potrzebuję może ikonkę, icon, jest ikonkę na samej górze, dodamy sobie trochę większą, może 50 na 50, znowu marginesy 10, 10, 10, niech będzie na górze po prawej stronie, to będzie jakiś taki plusik, który pozwoli nam dodawać nowe osoby, plus, jest. Nowe zespoły. To pozwoli nam dodać nowe zespoły. Zmienię jeszcze styl tej ikonki, aby nie była taka granatowa, tylko na przykład czarna. OK, więc będziemy sobie tak dodawali. Jak klikniemy sobie w ten element, to pokażemy tutaj pop-upa i tu będzie pop-up Team Manage. Będziemy zarządzali sobie naszym zespołem. I ustawimy sobie, że ten nasz pop-up będzie właśnie miał możliwość dodania nowego zespołu. Więc dodam sobie input. I ustawię jeszcze layout tego naszego Team Manage na kolumn. OK. I tutaj mamy input. To będzie nazwa Team Name. Nie może być puste. Should this input should not be empty. OK. Layout tego pełna szerokość od 0 do nieskończoności. Wysokość 50 pikseli. Ustawimy marginesy. Może też 10, 10, 10,
10, OK. I to pozwoli nam dodawać elementy, więc na dole dodam sobie tutaj dwa przyciski. Jeden Add Team i drugi dodam sobie, tylko jeszcze wybierzmy sobie tu znowu margines 10, 10, 10. Szerokość jest w porządku. Drugi przycisk, który pozwoli mi zrobić po prostu cancel, czyli nie dodaję żadnego zespołu. Cancel. Więc tutaj też cancel nazwa. Dobrze. Więc ustawmy sobie jeszcze te dwa przyciski pod sobą. Niech będą też na środku. Środek. Jest. Jest. OK. I wysokość naszego pop-upa niech będzie od 0 do nieskończoności, a szerokość niech będzie od 600 do 1200. Na przykład zróbmy sobie taki sposób, albo niech ma dokładnie 600 pikseli. Super. To teraz, jak klikniemy sobie cancel, to zrobimy akcję ukrycia tego pop-upa. Hide an element i ukryjemy sobie naszego pop-upa, pop-up team manage i od razu go też zresetujemy. Wyczyścimy mu wszystkie dane, jeżeli jakikolwiek on będzie miał. Jak go pokażemy? Będziemy klikali w ten plusik, Start Edit Workflow i jak klikniemy w ten plusik, to zrobimy Show an Element, pokażemy naszego pop-upa, pop-up Team Manage. To zostało nam jeszcze dwie rzeczy tutaj przy dodawaniu zespołu. Pierwsza rzecz, to jak mamy tego naszego pop-upa tutaj w drzewie, to chcemy oczywiście wybierać jakiś członków naszego zespołu. Do tego użyję sobie multi select dropdown zrobiony przez Bubble, wtyczkę, która pozwoli mi wyświetlić wszystkich użytkowników i łatwo ich dodać. Wybierzemy sobie multi dropdown, jest i tutaj dynamiczny wybór, to będą użytkownicy, type of choice users, źródło danych, źródłem danych będzie po prostu baza danych, do search for, idziemy do bazy danych i bierzemy wszystkich naszych użytkowników. Nie będę ich w żaden sposób sortował i będziemy wyświetlali ich adres e-mail. Tutaj, OK, layout tego elementu i nazwa Team Members. Layout od 0 do nieskończoności, wysokość 50 do nieskończoności i marginesy tak samo 10, 10, 10. To może być puste, więc będziemy mogli dodawać sobie puste zespoły. No i cóż, jak klikniemy Add Team, to pójdziemy do naszej bazy danych i zrobimy Create a New Thing i dodamy sobie nowy zespół. Wypełnimy wszystkie pola. W Members ustawimy to, co mamy w naszym Multi-Line, Multi-Dropdown Team Members Value, a w nazwie to, co mamy w Name Input Time Name. OK? Potem wszystkim zrobimy Reset Relevant Inputs, Hide an Element, ukryjemy naszego pop-upa i zresetujemy mu dane. Reset, reset a group pop-up, resetujemy dane. OK. F5 i tym sposobem damy radę dodawać sobie jakieś elementy za pomocą pop-upa, więc wpisuję sobie team 1. Red team, OK. Mamy, zobaczcie, pierwszy zespół, nie ma on żadnych użytkowników, żadnych członków, ale nasz team 2, możemy tutaj sobie już jakiś członków, zobaczcie, wielu wybrać. Add team i są, wyświetlają nam się członkowie naszego zespołu. To teraz jeszcze troszeczkę danych za pomocą naszego pop-upa sobie wykorzystamy, mianowicie będziemy edytowali sobie takie nasze zespoły. Więc dodam tutaj przycisk albo też znowu ikonkę, icon. Jest ikonka tutaj po prawej stronie. Wielkość tej ikonki zróbmy 50x50. OK. I tutaj może jakiś długopis, który pozwoli nam edytować różne dane. Ustawmy to na środku wiersza. Tak samo tą naszą repeating group i tą nazwę naszego zespołu też na środku wiersza. OK, moje ulubione marginesy 10, 10, 10, 10 mamy odsunięte. I teraz, jak klikniemy sobie w edycję zespołu, Start Edit Workflow, to zrobimy sobie Show an Element i znowu pokażemy ten sam pop-up. Ale teraz będziemy już edytowali jakiś konkretny zespół. Więc co chcemy zrobić? Chcemy tutaj wstrzyknąć dane w naszego pop-upa. Więc wybierzmy, że nasz pop-up przyjmuje takie dane jak team. OK, źródło danych nic nie wybieram, ale teraz jak będziemy sobie klikali w ten nasz przycisk i pokazywali dane, to zrobimy jeszcze display data in a group i w tym pop-upie wyświetlimy właśnie current sales team, czyli ten właśnie zespół. Ale żeby nam się coś tutaj już wyświetlało, pop-up, to musimy sobie przypiąć, że initial content tutaj jest to, co jest parent group team name. OK. Tutaj w dropdownie też initial content wypełnimy sobie, że naszą wartością na dzień dobry default value jest parent group team members. Jak to jest ten pop-up
Tutaj po kliknięciu w plusik, czyli dodajemy sobie coś nowego, to wtedy tam będzie pusto. Ale jak już coś jest, no to będziemy sobie tutaj edytowali i wyświetlali te dane. Już szybko możemy teraz zrobić testy, ale nie mamy jeszcze przycisku do zapisania zmian. Ale zobaczcie, już mi się wyświetla użytkownicy, którzy należą do tego zespołu oraz nazwa tego zespołu. Więc jest super. Jak mamy tutaj edycję, no to dodam sobie ten przycisk, sobie zmienimy trochę. Normalnie zrobimy, że on się nam nie wyświetla. This element is visible on page load. Nie dziękuję. Collapse when hidden, aby mi się zwijał, jeżeli się nie wyświetla. A kiedy ma się wyświetlać? Jeżeli w naszym parents group team jest pusto, is empty, czyli nie przekazaliśmy tu żadnego zespołu. My nie edytujemy teraz żadnego zespołu, tylko po prostu pokazaliśmy sobie pustego pop-upa, w którym chcemy dodać nowy zespół, czyli ten team jest pusty, to wtedy zrobimy, że ten element jest widoczny. OK. I teraz duplikuję sobie ten przycisk za pomocą magicznego skrótu Ctrl-D. On mi się tutaj dodał ukryty, więc muszę go znowu wyświetlić i zmienimy sobie ten przycisk na Save Changes, bo będziemy teraz edytowali zmiany. To teraz będziemy wyświetlali ten przycisk w przypadku, kiedy jest jakiś team przekazany, więc tutaj parents group team is not empty. Wtedy ten przycisk będzie się wyświetlał i w takim przypadku, jak będziemy zapisywali zmiany, no to zrobimy znowu. Save changes to będzie po prostu make changes to thing. Zrobimy zmiany w naszym zespole, parents group team i zmienimy sobie tutaj wszystkie pola, żeby się nie zastanawiać, co zmieniamy, tylko znowu ustawimy na nowo set list z naszym multi dropdown team members value, a w nazwie wpiszemy input team name value. OK, po tym wszystkim znowu zrobimy reset relevant inputs, reset group pop-up i hide an element. Ukryjemy naszego pop-upa i przesuniemy sobie ten krok jako trzeci, żebyśmy najpierw ukryli pop-upa, a potem wyczyścili w nim dane. Więc możemy zrobić sobie edycję. OK, zobaczmy. Save. Zmienimy sobie nazwę na Team 2223. Save changes. OK. I zobaczcie. Mamy nazwę zmienioną. Znowu klikam sobie. Nie wyświetla mi się teraz przycisk tutaj Add Team, tylko jest Save changes. Możemy sobie znowu dodać kogoś innego, nowego użytkownika i znowu zmienić kolejnie nazwę. Save changes. I znowu nazwa zmieniona. Tutaj jest więcej użytkowników. Zobaczmy, czy działa nam jeszcze dodawanie zespołów. Team new, znowu wybierzmy sobie tutaj kogoś, add team, jest, działa. Co jeszcze możemy zrobić w tym przypadku? Ja bym jeszcze zrobił usuwanie naszego zespołu i to też pop-upem, więc możemy dodać sobie znowu tutaj kolejny przycisk, Ctrl D, znowu mi się ukrył, on będzie działał tak samo jak save changes, dlatego save changes sobie kopiowałem, tak samo, to znaczy on będzie się wyświetlał tylko wtedy, kiedy chcemy edytować jakiś zespół. Kiedy jakiś zespół istnieje, to tylko wtedy będziemy mogli go usunąć. Więc tutaj damy sobie delete team, OK. I może jeszcze zmienimy mu troszeczkę kolor na flat. Tutaj możemy oczywiście zmienić, żeby był czerwony. Jest czerwony, żeby nas informowało, że coś jest nie tak. Jak klikniemy w taki delete team, to pójdziemy sobie do bazy danych i zrobimy delete thing, usuniemy parents group team. Po tym wszystkim oczywiście znowu reset relevant inputs, reset albo hide an element, ukryjemy naszego pop-upa i zresetujemy dane w tym naszym pop-upie też. OK, zróbmy F5 i zobaczmy, jak to wszystko nam działa. Więc plusika już testowaliśmy, edycję testowaliśmy, mamy teraz delete team, przycisk usuwamy i zobaczcie, znikają nam zespoły. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Tym prostym sposobem jesteś w stanie edytować i zarządzać różnymi danymi właśnie w pop-upie. Mam nadzieję, że nauczyłeś się czegoś ciekawego dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę i serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!